Witamy serdecznie naszych widzów Marek TV. Dzisiaj właściwie nowe miejsce, a zarówno chyba stare miejsce, bo dzisiaj odwiedziłem moich przyjaciół, tak, moich przyjaciół sprzed 20 lat. Aniu, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, witam bardzo gorąco. Koło mnie siedzi Ania Gutkowska-Wasilewski. Za nią 20 lat temu i z Krzysztofem żeśmy organizowali w Rybniku koncert, właściwie oni organizowali, a tylko byłem tam za moderatora i gadacza. Organizowaliśmy koncert na rzecz Rybnickiego Domu Dziecka. Wspaniała rzecz, wspaniała historia. Pamiętasz jeszcze ten czas? Tak, pamiętam. Było cudownie, tłum ludzi, było przecudownie. A zwłaszcza, że to było dla biednych dzieci, którym chcieliśmy pomóc. Dokładnie, drodzy widzowie, to dobre serce zarówno Ania, jak i Krzysiu mieli już zawsze. Marek TV, jak wiecie, wspiera co i rusz takie akcje i tu się na pewno w przyszłości też nic nie zmieni. Ja pozwolę sobie wam zaraz wkleić trochę zdjęć, tak żebyście zobaczyli, jak to wtedy wyglądało. Powróćmy jednak do dnia dzisiejszego, Aniu. Macie tutaj na Majzelmark, bo znajdujemy się na Majzelmark, taką kawiarenkę z nawet polskim napisem na górze. Czy możesz trochę więcej o tym opowiedzieć? Nasza kawiarenka istnieje już 17 lat, nazywa się Bauernhütte Polonia. Mamy bardzo wielu gości z Polski, przyjeżdżają do nas w odwiedziny. Mamy Austriaków, Polaków, którzy bardzo chętnie nas odwiedzają. I gorąco również wszystkich zapraszam. Mamy bardzo dobre wino, sos i miła atmosfera, gdzie Ania z Krzysiem czasem śpiewają. No proszę bardzo, ja mam nadzieję, że w przyszłości będziecie Marek TV informować na bieżąco, kiedy śpiewacie. Atmosfera jest naprawdę taka swojska, tak jakbym był, no nie wiem, gdzieś w Zakopanem, albo powiedzmy gdzieś w górach, w jakimś takim ośrodku. Ściany wykonane z takimi... Tak, drewna. Nazywa się Bauernhütte Polonia, czyli polska wiejska chata, tak nazwaliśmy. Dlatego wszystko jest drewnie, to była idea Krzysia, żeby wszystko zrobić tak ciepło w drewnie, jak prawdziwa wiejska chata. Można też u was, abstrahując od tych napojów, coś skonsumować? Tak, mamy ostatnio bardzo dobre zapiekanki, jak i Misiu robi placki ziemniaczane z gulaszami. Mamy flaczki, mamy bigos, więc gorąco zapraszamy na polskie pyszne jedzonko. Czyli inaczej mówiąc, wszystko własnej roboty, a Misiu to przypuszczalnie Krzysztof Wasilewski. Tak, przepraszam, wyraziłam się Misio, to jest mój Misio, bo taki bery kleine, ale to jest mój mąż Krzysztof Wasilewski, który zajmuje się kuchnią, a ja mu odrobinkę pomagam. No i bardzo dobrze, bo pamiętam jeszcze te czasy, jak żeśmy wspólnie organizowali w Wiedniu imprezy chyba w lokalu Dikundo, bardzo stare czasy, wtedy byliśmy, no, ty byłaś piękna, ja byłem młodszy nieco i nie miałem tych siwych włosów. Tak, tak, byliśmy młodzi i piękni, pozostało nam jeszcze jesteśmy piękni, młodzi już może nie, ale dobre było życie, dobre jedzenie, dobra muzyka i to nas zawsze trzymało wspólnie z Polakami, że bawiliśmy się wszyscy dobrze i miła atmosfera była zawsze. Aniu, tutaj widzę jeszcze taką CD z kolędami. Czyli nie tylko w repertuarze, wtedy mieliście różnego rodzaju piosenki, jeżeli dzisiaj tutaj byście wystąpili, czy zagrali w swojej kawiarence, to rozumiem, że repertuar macie wszechstronny i jak gracie, to pojawia się tutaj dużo naszych rodaków. Tak, tak, pojawia się dużo ludzi. Śpiewamy w języku polskim, rosyjskim, włoskim, angielskim, niemieckim. Mamy nagrane 3 CD, jedno w Radio Polonia Toronto, CD Miłość ja i ty, to było pierwsze miejsce w Radio Polonia Toronto. Następne CD Wesołych Świąt to było nagrane dla naszego papieża, gdzie ksiądz Wojtek Kucza był z nami również u papieża. Przeżyliśmy to ogromnie, były cudowne chwile. A następne CD było dla dzieci w Strzegomiu, gdzie to były dzieci niepełnosprawne. Dla nich zrobiliśmy podwójny koncert, dla nich nagraliśmy wiele utworów i szkoła pozostała, nie została zlikwidowana. W Strzegomiu dla dzieci niepełnosprawnych. To sprawiło nam też ogromną radość. Czyli to serce dla potrzebujących i dla ludzi w potrzebie cały czas was w tobie i w Krzysztofie bije. Tak, zawsze biło, będzie biło i pozostanie tak na zawsze, bo my jesteśmy ludzie z sercem. Ja, Krzysiu, ludzie z sercem. I bardzo dobrze, że tacy ludzie są, bo jak wiemy, no, coraz rzadziej widać tą dobroć. Marek TV w tej chwili wspiera też inną akcję, o której na pewno wspólnie opowiemy i ja tobie też opowiem. Pawełek z Olsztyna, jest to 13-letni chłopczyk, niestety z leukemią, czyli z białaczką. Mam nadzieję, że też nas tutaj wesprzecie przy jakimś kolejnym swoim projekcie, ale
ponieważ dzisiaj byłem u was pierwszy raz, myślę, że nie ostatni. Przypomnijmy naszym widzom, gdzie dokładnie się znajdujemy, jeżeli będą na Meiselmarkt tutaj Jonstrasse w 15 dzielnicy, gdzie mogą was znaleźć i wpaść na to piwo, na coś, jedzonko własnej roboty Krzysia, ale przypomnij po prostu naszym widzom. Przypominamy, Meiselmarkt, stand D3, jak Dora, D3. Jonstrasse najlepiej wysiąść u 3, albo Hütteldorfer Strasse, to jest na rogu Hütteldorfer Strasse, Jonstrasse, zejść na dół, gdzie można kupić tanie, świeże owoce, jak i również przepyszne, tanie mięso, bo mają codziennie wszystko świeże. Więc gorąco zapraszamy, stand D3, Bauern Hütte Polonia. Wszyscy nas tu znają, jeżeli zapytacie Anię, Krzysia, wszyscy wiedzą, że ukochana Anusia, tak mnie nazywają, die liebste Anna kommt, das freut mich auch, bin ich auch sehr zufrieden. Das ist Kerforagent, ale powróćmy do języka polskiego. Drodzy widzowie, ja się bardzo cieszę, bo jak żeśmy zobaczyli na odwrotnej stronie zdjęć, to już jest 20 lat, kiedy Anię i Krzysztofa ostatni raz widziałem, kiedy żeśmy właśnie byli w Rybniku. Atmosfera jest naprawdę bardzo sympatyczna i bardzo fajna. Ja się cieszę, że Ania też deklarowała już chęć pomocy Pawełkowi. W przeciwnym kierunku powiem, Aniu, nie gościłem ciebie jeszcze na ramach Radia Polonia Wiedeń. Będzie mi miło z wami też interwiu przedstawić. Być może byśmy nawet coś naszym słuchaczom w któryś wtorek zagrali, zaśpiewali. Bardzo się cieszę was odwiedzić niebawem. Chętnie. Odwiedzimy ciebie również i z wielką przyjemnością zaśpiewamy. A dzisiaj, drodzy widzowie Marek TV, jak widzieliście, Bauernmarkt, 15 dzielnica, to właśnie tutaj spotkacie Anię i Krzysia. Tak jak powiedziałem, ja się bardzo cieszyłem, że mogłem dzisiaj u nich tutaj gościć. Serdecznie was pozdrawiam, uważajcie na siebie i do następnego razu. Pa, pa, servus. Pa, pa. Thank you.